zacząłem zabieganiem, dzisiaj moim i waszym gościem będzie Paweł Szynal. Dwukrotny mistrz Polski, wicemistrz świata i Europy w biegu 24-godzinnym. Zapraszam. Czołem. Cześć. Powiedz mi, czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś człowiekiem zabieganym? Jak najbardziej. Biegam codziennie, dwa razy dziennie, a czasami nawet trzy, także jak najbardziej mogę tak powiedzieć. Jak godzisz to z życiem zawodowym, osobistym? Bo myślę, że to chyba wszyscy są zaangażowani w to twoje bieganie. No, w tym okresie takim przedstartowym, co go tak traktuję około dwumiesięcznym, no to no muszę mieć spokojną głowę, a jak mam spokojną głowę, no ktoś za mnie musi parę rzeczy wykonać. Tym ktoś jest oczywiście żona najczęściej. A jak to godzę? No mniej śpię tak naprawdę. To ile godziny masz snu dziennie? A tak około 5-6 góra. To pozwala ci na regenerację? No, powiem szczerze, no daje to. Raczej te obciążenia się jakby kumulują, także od czasu do czasu muszę sobie zrobić jakiś tam dzień wolny, bo jak nie, to no organizm po prostu daje mi znać, że muszę odpocząć. A przeciętnie ile kilometrów miesięcznie wybiegasz? No w tym takim okresie, gdzie robię najciekawszą objętość, no to od teraz już robiłem 240 nawet do 300. To tygodniowo? Tygodniowo. Także czyli tak 1100 miesięcznie? No ja liczę na tygodnie raczej, także tak to się układa. No niektórzy tyle samochodem nie przejeżdżają w miesiącu, to ty wybiegasz. Ale żeby dać sobie spokojnie radę na biegu 24-godzinnym, żeby nie cierpieć po biegu również, no to trzeba oswoić organizm do takiego wysiłku. Wiesz, mówisz o tym wszystkim z taką niesamowitą lekkością, natomiast dla, przypuszczam, większości z was, pomyślenie o tym, że 24 godziny można biec, jest czymś niesamowitym, dla mnie również. Ile lat trenowałeś, biegałeś, zanim wystartowałeś w pierwszym biegu 24-godzinnym? Ja tak miałem to rozbite odrobinę, bo najpierw zafascynowałem się słowem maraton i w 96 roku przebiegłem pierwszy w ciężkich warunkach, bo to był maraton w Szczytnie 20 lipca. Także no, łatwo nie było. Na trasie mało izotoników, to jeszcze nie te czasy zresztą, żeby izotoniki i takie rzeczy. No ale jakoś w upale dałem radę. Pierwszy bodajże koło 3:30 zrobiłem. Zresztą nie miałem pojęcia tak naprawdę jak trenować teraz, jak książek jest masa o tym, planów, no wszystkiego. No człowiek ma takie dojście do takiej tylu informacji, a ja wtedy no tak tupałem i wytupałem. 3:30 wytupałem na pierwszym swoim maratonie w życiu. No ale wcześniej też powiem, że ja zawsze się sportem interesowałem. Judo, taekwondo, boks. No człowiek zawsze coś robił, także ogólnie był sprawny. Mhm. Więc jakaś tam objętość, ale nie wiem dokładnie jak, ale gdzieś tak koło 15 biegałem chyba dziennie. Aha. No i to dało jakiś rezultat. No i później jeszcze z 3 lata czy 4 pobiegałem maratony, tak. To ile masz maratonów na koncie? Chyba gdzieś koło 137. 137 maratonów. No, później mnie trochę wciągnęło. Przyznam szczerze, że jak usłyszałem od znajomych, że to trochę jest pic z tymi dwoma, to zacząłem biegać trochę mocniej. Zdarzało się, że miałem 35 w roku. Kiedy był ten pierwszy bieg 24-godzinny? To jak już się trochę nasyciłem, miałem ponad chyba 100 tych maratonów, no to tak spróbowałem 100 kilometrów. Aha. I gdzie to było? Pierwsza to było setka? W Kaliszu. Parę razy przebiegłem tą kaliską setkę, ale jeszcze nie trenowałem wtedy tak jak obecnie, czyli trenowałem tylko wieczorami tak naprawdę. Mhm. No nie da się zrobić dobrego treningu według mnie i być na poziomie, jak się trenuje raz dziennie i wieczorem człowiek wychodzi o 21 na trening. No to nie wyjdzie. No mi to nie wychodziło. To biegałem tak na średnim poziomie. A później spróbowałem tego biegu 24-godzinnego bodajże w 2010 roku. Mhm. No i pierwszy to była lekka porażka, aczkolwiek już byłem znany z tego względu, że pobiegłem dzidom pierwszą stówę
położyłem się później spać na 8 godzin. Dobrze, wyszedłem. Czyli bieg 24 godziny z 8 godziną drzemka. Tak, 8 godzina drzemka. Także jakby co, można spać na takim biegu, no ale ci co śpią, jak już to kiedyś mówiłem, nie wygrywają. Po 4 latach od pierwszego startu masz już najlepsze w Polsce. Już biegałem później po 2 24-godzinne z reguły w roku. No jak już nabrałem trochę doświadczenia, wiedziałem co i jak trenować. Od 12 zacząłem trenować 2 razy dziennie i właśnie wtedy wpadłem na ten chytry plan, żeby biegać do pracy i z powrotem. Ile masz? Mieszkam w Błoniu, to do pracy mam 36 km. Taram! I to, no to zaawansowało. Rozumiecie? Tak naprawdę wydaje mi się, że w ultra kluczem jest objętość, ale to co mówiłem wcześniej, żeby zrobić taką objętość, to trzeba najpierw przystosować nogi i dbać o siłę plus gibkość. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w planie treningowym do biegów 24 godziny? W planie, jak już wejdę w rytm, to powiem szczerze, to odpoczynki. A ile startów masz w roku? Mało, teraz ograniczyłem praktycznie do głównych zawodów, plus biegam zawsze półmaraton powiatu warszawskiego zachodniego. Aha. Także tutaj, jako że to mój klub, mój powiat, także tutaj biegam. Lokalny patriotyzm. Dokładnie tak, także to już taki prawie, że obowiązek. Jakie masz wyniki czasówki na takie małe dystanse, typu piątka, dycha, półmaraton? Pamiętasz swoje życiówki? Pamiętam, ale to są stare wyniki, jak jeszcze nie biegałem tak ultra. I wtedy, no to na dyszkę miałem 35, w półmaratonie godzina 19. Ale mówię teraz, nawet mnie czasami kusi, żeby spróbować. A powiedz mi, o czym myśli się w czasie biegu, który trwa dobę? O, to jest najlepiej nie myśleć na pewno o przeciwnikach, a szczególnie przez pierwsze pół doby. Później można się zainteresować, no bo właśnie tacy jak ja, chociażby z tej pierwszej dobówki, no robią cuda, a później znikają. A potem śpią! A później śpią, no to po co się nimi interesować? Trzeba trzymać swoje tempo, myśleć. No, przestałem też słuchać muzyki, bo nie wolno zresztą na imprezach rangi mistrzostw. Nie wolno? Nie wolno, są takie przepisy. Wiedziałem. Także trzeba być samemu ze sobą. No i różnie. Można się modlić w duchu, z tego co wiem, bo większość to robi. Także żebym do biegu. Dokładnie, no. Zawsze intencji to jest mnóstwo. Także parę różańcy można odmówić. O, to się kręci w kółko tak, że człowiek nie wie, w której jest tajemnicy. Także. No i o oddychaniu trochę, o rodzinie, powtarzać jakieś sobie też frazy, przypominać jakieś zdarzenia z życia wesołe, bądź jak już jest kryzys duży, to niewesołe, które mrożą krew i od razu człowiek przyspiesza. Trochę ze strachu, trochę z tych emocji, które mu się przypomną. A czy posiłkujesz się psychologiem sportu? Nie. Nie. Czyli żadnej pracy nad głową nie ma. Nie, no, praca nad głową jest. Co, oprócz samodzielnej. Na samotnych treningach, na doświadczeniach z różnych zawodów, co i jak przeszło, wyciąganie wniosków. A i powiem tak, że no ja jadę teraz zawsze z serwisem, także chłopaki mi mocno pomagają. Mówię, nie tylko podając różne tam jedzenia i przebierając mnie, ale i oni też analizują i mówią: Paweł, może byś tu zrobił to, może byś to zmienił, tamto zmienił, zwróć uwagę na to. Także no zespół to jest zespół, no teraz takie czasy, że czek sam to niewiele ciężko zrobi. Ciężko mu dojść do czegoś. No ale o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, bo to musi być grupa. 30 września startujesz w Spartatlonie. Dla Was, którzy jeszcze nie wiedzą, co to za bieg, chyba jeden z najbardziej morderczych ultramaratonów w Europie, z Aten do Sparty. Koniec września, Grecja, wciąż jest upalnie. No tak jak dzisiaj chyba. Tak jak dzisiaj. Koło 30 stopni. No, więc tak jak widzicie, z nas już się mimo wszystko leje. To 200, ile tam jest dokładnie? 246. 246 km. To jaki czas planowany? No ja bym chciał złamać te 24 godziny. Jadę tam
pierwszy raz, choć planowałem już od paru dobrych lat. Zawsze coś mi tam wychodziło. Także czasami stawiałem na Mistrzostwa Polski. No jak się okazało, też sukcesem, ale chciałem się przebić najpierw mocno przez 24 i po prostu udźwignąć ten bieg. Tak, żeby biec całą dobę bez jakichś większych tam kryzysów. No i udało mi się tak naprawdę w 14 i w 15 roku to zrobić. I forma na podium jest. Plus Mistrzostwa Świata, to był mój najlepszy bieg, co wtedy zrobiłem rekord Polski. 261 tak. Z hakiem. I to jest dla mnie niesamowite, że zwycięzca miał od ciebie 3,5 km więcej. O niewiele więcej. To jest niesamowite, przy takim dystansie rozchodzi się o 3 km. Ale trzeci miał 40 mniej metrów. 40 metrów? Metrów mniej, tak. On się przebił z 8 miejsca na 23 bodajże godzinie na trzecie, także no mnie nie ogarnijcie. Wysadził, ale trzeciego wysadził, prawda? Ogarnijcie to. Tak, jeżeli weźmiemy pod kryterium, że profesjonalistą jest ten, kto zarabia na bieganiu, to nim nie jesteś. No dokładnie, ja nie mam czasu za bardzo na odnowę. Cieszę się, że akurat praca mi się tak układa, że nie mam jakiejś zajętej głowy, bo też jest to kluczem. Jeżeli mamy jakieś problemy, nie zrobimy dobrego treningu. Noga się nie kręci, nawet się nie chce wyjść na trening. Musimy mieć poukładane życie, żeby coś z tego było. Słuchajcie, bo to nie jest wiedza tajemna, bo możecie to znaleźć sobie w internecie. Paweł tak mówi o swojej pracy, że taka spokojna i tak dalej. Paweł, ale na co dzień pracujesz, jesteś pułkownikiem BOR-u, prawda? No dokładnie. Więc to też brzmi dość niesamowicie, że mówisz, a praca wolna głowa, po pracy sobie potupam. Podsumowując, biegacz, ultramaratończyk, dwukrotny mistrz Polski, wicemistrz świata i Europy, ojciec czworga, mąż, pułkownik BOR-u. To jest dla mnie niesamowite, ale powiedziałeś o tym, że bez pomocy by się nie udało. Biegając też można pomagać, prawda? Dokładnie. I zapewne niejednokrotnie widzieliście, że biegając, różni biegacze biegają na rzecz kogoś, niosąc pomoc, zbierając środki, kiedy czasami się nie udaje w inny sposób. I my z Pawłem też dzisiaj chcielibyśmy Was zachęcić do pomocy. A komu chcielibyśmy pomóc? Łafrania Wójcika. Organizowane jest wydarzenie. Bieg na 5 km. Także wszystkich serdecznie zapraszam. 8 października. 8 października o 11 w bazie w Łasku lotnictwa. Także myślę, że łakomy kąsek nie tylko dla biegaczy, ale również dla miłośników militariów lotnictwa. Dokładnie, piątkę udźwignie każdy, tak naprawdę. Także liczę, że dużo osób przyjedzie, no i wtedy ta pomoc zawsze będzie większa. Zapraszamy Was z tego miejsca, z naszego wspólnego joggingu na bieg na Frania. Pawle, dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólne bieganie. Była to dla mnie niesamowita przyjemność i zaszczyt biegać z wicemistrzem świata w biegu 24 godziny. Oczywiście życzę sukcesów na Spartathlonie. Jeżeli chcecie biegać tak jak mój dzisiejszy gość, to wiecie, co należy robić. Być konsekwentnym. A w tej konsekwencji przydaje się też pomaganie. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy na 8 października do bazy wojskowej. Do bazy wojskowej w Łasku. W Łasku. I pomagamy Franiowi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Dzięki. Subujcie i do zobaczenia za tydzień. Czołem zabiegani.